Cześć, z tej strony Asia. Dzisiaj chciałabym pokazać album taki ciasteczkowo, babeczkowo, ciastkowy dla osoby po prostu, która lubi wypieki. Także tak wygląda ten album. On ma 8¼ cala. Jest tutaj oklejony papierem introligatorskim i tutaj taki panel na początku z takim bardzo fajnym fartuszkiem. Tak to wygląda. Jest troszeczkę tak wywarstowany za pomocą bermaty, żeby było troszeczkę bardziej przestrzennie, troszkę bąbelków, narożniki. Prosta okładka, ale myślę, że fajnie wygląda. Dobra, no to zaglądamy do środka. Aha, jeszcze zanim do środka, to powiem Wam, że mamy 4 karty w środku. I teraz tak. Tutaj cała okładka jest jakby wyściółka okładki, jest zrobiona na papierze kraftowym, natomiast wszystkie karty są w kolorze białym. Bardzo podoba mi się połączenie białego z kraftowym i uznałam, że można też to właśnie jakby połączyć w taki sposób, żeby karta i wyściółka była w innym kolorze. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo powiem Wam, że mi się efekt podoba bardzo. Także oczywiście baza jest zrobiona przeze mnie. Tak wygląda tutaj wyściółka i mamy tak pierwszą stronę. Na każdej ze stron są maty. Na matach są stempelki, miejsce na zdjęcie 10×15. Uwielbiam je po prostu, uwielbiam, super wyglądają. I teraz tak. Tutaj mamy klapeczkę, otwieramy klapeczkę w jedną stronę, tutaj też mamy miejsce na zdjęcie i tutaj mamy 2 miejsca na zdjęcie, także w sumie tutaj się zmieści 5 zdjęć. I oczywiście zamykane na magnes. Na następnej stronie mamy bardzo podobne strony. Mamy kieszenie, z tym, że tutaj mamy jedną kieszeń, a tutaj mamy 2 kieszenie. No i tutaj mam maty i maty też właśnie zrobiłam w kolorze kraftowym i mamy tak. To jest mata z papierem ozdobnym. Tutaj jest miejsce na zdjęcie. Oczywiście te maty białe są na tyle większe, żeby tutaj jak zdjęcie nam dojdzie, żeby ta biała rameczka też jeszcze była. I też mam takie maty, które po prostu z dwóch stron mają miejsce na zdjęcia. Fajnie osobom, które no jakby wiecie, no nie siedzą w skrapie, nie wiedzą jak, w jaki sposób taki album wypełnić, no to fajne właśnie są takie miejsce na zdjęcie z tego względu, czy takie, stempelki, żeby po prostu wiadomo było, tak, ktoś bierze i mówi, aha, miejsce na zdjęcie, 10×15, ok, już wiem, gdzie te wszystkie zdjęcia powklejać. Także następna strona, ta też ma tutaj taką samą kieszonkę jak tu, ale ma jeszcze dodatkową kieszeń na górze i tutaj mamy tak samo ozdobne ze stempelkiem. I tak samo tutaj, ten stempelek jest w kolorze szarym, bo czarny wydaje mi się to zbyt agresywny tutaj. Więc uznałam, że taki szary będzie o wiele bardziej odpowiedni i będzie po prostu lepiej wyglądał, póki zdjęcia nie są wklejone. No bo wiadomo, jak zdjęcia będą wklejone, to tego nie będzie widać, więc tutaj nie ma problemu, ale póki co, żeby to wszystko było w miarę spójne i żeby, no i właśnie takie agresywne nie było. Dobra, kolejne strony. Tutaj mamy stronę z kieszonką i z klapką i one zamykane na wskazówkę, także wskazówkę przekręcam. Tu już mamy miejsce na jedno zdjęcie, tutaj mamy miejsce na drugie zdjęcie. Ono jest tak ułożone tutaj troszeczkę w rogu, z tego względu, że chciałam, żeby tutaj było widać też na tym pięknym papierze. To są papier, słuchajcie, na pewno będzie to pokazane. O, dobra, mam kawałek. To są papiery Designed by an Everyday in a Holiday for Melissa Francis, The Sweet Life. Melissa Francis. Ja nie znam tych, nigdy nie znam wcześniej tych papierów i dopiero jak wiedziałam, że muszę zrobić taki album, to zwróciłam się do mojej koleżanki serdecznie skrapowej Agatki z prośbą o to, żebym podrzuciła jakieś kolekcje właśnie takie babeczkowo-kulinarne, no i właśnie wyciągnęła z czeluści swoich papierów właśnie te kolekcje i nawet była na tyle miła, że mi odsprzedała parę arkuszy, które się świetnie wpasowały, uważam, właśnie w ten klimat. Klimat jest taki słodki, wydaje mi się, bo właśnie mamy ten róż niebieski, w ogóle różowy z niebieskim kojarzy mi się takim połączeniem waty cukrowej. No i troszeczkę też mamy żółtego. Także znowu mamy tutaj matę z jedną stronę w kieszonce i w drugą. I oczywiście też tutaj wykończenia moim ulubionym dziurkaczem z AK Tools. No i tutaj mamy właśnie maty na jednej i drugiej. Także troszkę mat jest takich do przyklejenia, troszkę mat jest takich do... Przepraszam, parę miejsc jest na takich
typowo przyklejanych, nieruchomych, ale też mamy sporo tutaj mat. I teraz tak, tutaj mamy wodospad. Tutaj wodospad jest takim zamykaniem, które no, już długi czas stosuję i bardzo je lubię. Ono jest na wstążeczkę, tu akurat wstążeczka vintage. I tutaj mamy taki po prostu panel, w którym jest oczywiście magnes i to wycięłam też z jednego z arkuszy. No i mamy tutaj miejsce na zdjęcie, one też są tutaj ostemplowane. I zamykamy, żeby nam to się nie otwierało. Uwielbiam ten sposób. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba i właściwie chyba się zaczęło od tego albumu takiego vintage'owego dla dziecka, tak mi się wydaje. Dobra, kolejna strona. I teraz niespodzianka dla Was. Ta strona będzie w tutorialu, także już niedługo pewnie będzie udostępniona. Strona dość prosta, aczkolwiek wydaje mi się, że ciekawa. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie. Oczywiście tutaj na magnesik mamy matę. Tutaj wklejamy zdjęcie, czyli mam też już trzy zdjęcia do wklejenia. Tutaj ta mata jest dość wysoko wklejona z tego względu, że chciałam, żeby to było po prostu zakryte. I teraz tak, tutaj mamy kolejną, to zamykamy, mamy kolejną klapkę. Tutaj też miejsce na zdjęcie. No i tutaj oczywiście kieszonka, w kieszonce maty. Dwie maty, jedna mata z papierem ozdobnym i jedna mata na dwa zdjęcia, dwustronna. Dobra, na tej stronie, tutaj mamy taką dużą klapkę i tutaj mamy miejsce na dwa zdjęcia, tutaj jest na jedno, tutaj na drugie zdjęcie. Przepraszam, że tak daję, ale ciężko mi sobie wycyrklować tak, żeby to troszeczkę było wyżej. I teraz tak, i tutaj też mamy miejsce na zdjęcie i tutaj także jest otwierana klapka i tutaj znowu jedno miejsce na zdjęcie i drugie. I to jest tak samo jak na poprzedniej stronie, też tutaj jest dość blisko tej strony, raz, żeby właśnie zakryć, jak będzie tutaj to zamknięte, żeby to zakryć, a dwa z tego względu, że to jest akurat papier, słuchajcie, z Craft O'Clock i to jest papier z kolekcji Felicity i też on tutaj ma takie torty, piękne wypieki, dużo filiżanek, też w takim właśnie fajnych kolorach, bo tutaj mamy i miętę, i róż, i też dużo szarości i fajnie mi się jakby to wkomponowało, tak? Przynajmniej uważam, że tutaj fajnie to się wszystko wkomponowało i z tego względu właśnie też chciałam, żeby tego tortu trochę było widać, żeby go też tak całkowicie nie zakryć. Tutaj też się gdzieś posiłkowałam, na przykład tutaj są z Paper Passion papiery, także to jest taka, powiem Wam, że zbieranina. Ten papier w sumie nie pamiętam właśnie skąd on był, ale to też jeszcze chyba z jakiejś zupełnie innej firmy, także to jest tak zwany album kombinowany i to jest bardzo dużo różnych kolekcji, bardzo dużo różnych papierów, aczkolwiek wydaje mi się, że jest taki dość spójny i przyjemny dla oka. I słuchajcie, ostatnia strona. To jest taka strona inspirowana albumem właśnie grudniownikiem Zuzy Guaj. Z jednej strony, a z drugiej to jest taki patent, który wykorzystałam już kiedyś i też go pokazywałam w albumie, o matko, Vintage Moments. Na pewno ten album, który dałam w prezencie Agnieszce Damiuk, jest u mnie na kanale, seria od A do Z całego tego albumu. I tam właśnie był taka klapeczka tutaj. Ona jest jakby, wiecie, na magnes, ona przytrzymuje maty. Ale uznałam, że nie chcę, żeby te maty po prostu były tutaj tylko wsadzone, żeby one mi tutaj teraz wypadały, tylko po prostu każda mata ma magnes i na samym końcu mamy jeszcze miejsce na zdjęcie przyklejone. Także widzicie, to jest zamykane tutaj. Ale każda kolejna mata tutaj jest warstwowo, one się na siebie nakładają. I tutaj też mamy tak, że z jednej strony jest papier ozdobny, a z drugiej jest miejsce na zdjęcie. Oczywiście tutaj też można by było dać zdjęcie. Także papier ozdobny, mata, papier ozdobny, mata. I to wszystko jest taką opaseczką przytrzymywane, żeby też nam to nie wypadało i tak fajnie też to wykańcza całą stronę. I to jest też chyba z kolekcji, ten papier jest z kolekcji Craft O'Clock My Cat Friends, bo też mi ten kolor tak niebieski tutaj przypasował. Także tak wygląda ten album. Myślę, że tutaj sporo takich patentów jest, które już gdzieś tam Wam wcześniej pokazywałam, ale w takiej konfiguracji myślę, że też fajnie pokazać. Ta strona będzie na tutorialu, dość prosta, ale wydaje mi się, że czasami fajnie jest gdzieś właśnie jakiś taki pomysł na stronę sobie zaczerpnąć. No, także tak wygląda. Dość prosty album. Jak zwykle moje albumy są, moim zdaniem, są proste.
chociaż często mi piszecie, że wcale nie, ale myślę, że są proste. No i taka okładeczka też właśnie fajna z tym brązowym papierem i też z takim właśnie panelem. Coraz częściej robię takie albumy i coraz bardziej mi się to podoba, że są po prostu albo płótnem obite, albo takim papierem introligatorskim. I mam tutaj na wierzchu tylko jakiś taki panel. Nie ma tutaj żadnego klejania papierem i tak dalej, tylko właśnie taki panel z papierami z kolekcji, wykorzystanymi w albumie, bo są wszystkie te kolorki są wykorzystane. Tutaj jeszcze ten nawet żółty, słuchajcie, to też jest jakaś, on gdzieś tutaj też się pojawia, o tutaj. To też jeszcze jest kolekcja też z Craft O'Clock Morning Dreams. Już nie pamiętam, powiem Wam szczerze. Także naprawdę taki album kombinowany w stylu trochę Natalki Profaski, bo ona lubi takie właśnie albumy, gdzie mamy bardzo dużo różnych kolekcji w jednym albumie. Także mam nadzieję, że Wam się podobał ten album. Dajcie znać oczywiście pod spodem w komentarzach, dajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobał. I zachęcam Was oczywiście do zajrzenia na moją grupę Sklepuj z Tianę robiłam na Facebooku. I też zapraszam Was na mój Instagram, bo coraz więcej się tam dzieje. Instagram co? Ja podkreśnik narobiłam. Także serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia w kolejnych filmach.